W auli Forum Polkowickiego Zespołu Szkół odbył się koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z kwartetem smyczkowym z okazji Dnia Seniora. W trakcie tego wydarzenia panowała wspaniała atmosfera, a aula Forum została wypełniona po brzegi. Zebranych w auli Forum gości przywitała wiceburmistrz Renata Dębek. Bardzo się cieszę, że Państwo angażujecie się w życie społeczne, a daliście temu dowód przyjeżdżając tutaj dzisiaj do Polkowic, bo zwykle spotykaliśmy się w Waszych wioskach, w świetlicach, świętując ten Dzień Seniora, który przypada 20 października, Europejski Dzień Seniora. I życzę Państwu, żebyście byli zawsze radośni, pogodni i mam nadzieję, że ten dzisiejszy koncert przyczyni się do tej radości i życzę Państwu wielu wspaniałych chwil. Artystów zapowiedziała Beata Zalewska, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, która wraz z Wiejskim Ośrodkiem Kultury oraz Polkowickim Centrum Animacji zorganizowała koncert. Ja byłam ogromnie zadowolona, niezwykłe emocje, niezwykłe piękne słowa. Powiem tak, że osoby, które uczestniczyły w tym koncercie, stwierdziły, że ta energia, to pozytywne nastawienie po koncercie spowodowało, że chcieli zostać jeszcze dłużej w Polkowicach i skorzystać na przykład z jakiejś kawiarni, o czym należałoby pomyśleć może w najbliższym czasie. Pewnie już jakieś wstępne rozmowy takie podsumowujące to wydarzenie były, skoro tak dobrze zostało to przyjęte, to już myśleliście o tym, żeby uczynić tradycją tego rodzaju koncerty? Jeszcze nie spotkaliśmy się we trójkę. Jako przedstawiciele instytucji kultury wymieniamy się na razie tylko mailami, telefonami, ponieważ dalej są kolejne przedsięwzięcia, kolejne inwestycje, ale sądzę, że stanie się to tradycją. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz to artyści, którzy potrafią nie tylko w sposób wyzwalający wielkie emocje wykonywać utwory muzyczne, ale także nawiązują świetny kontakt z publicznością. Tak też było podczas sobotniego koncertu, w trakcie którego artyści przypomnieli, że w obecnym roku przypada 40. rocznica ich współpracy. Po tej informacji na widowni rozległy się gromkie brawa. Towarzyszyły one koncertowi już do samego końca. W koncercie wzięli udział seniorzy z całej gminy. Wysłuchali największych przebojów wspaniałego duetu artystów. Wspaniałe wrażenia, koncert bardzo wzruszający, będziemy go długo pamiętać. Takie opinie dominowały po koncercie. To tylko potwierdza, że warto było go zorganizować.